Witam serdecznie, Michał Malicki, AgroSimex. Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Praktycznie już zagościło nas na dobre. Słońce się przygrzewa coraz mocniej. Warto więc zajrzeć na swoje plantacje. Dzisiaj jesteśmy w truskawkach, bo to są pierwsze rośliny, które wiosną budzą się do życia. Chciałbym powiedzieć kilka słów o zabiegach, zarówno o ochronie i o nawożeniu, które warto wykonać właśnie wczesną wiosną, o lustracjach, o tym, czego powinniśmy szukać na plantacjach truskawek u zarania wiosny. To, co Państwo tutaj widzicie, to dość spora plantacja, jak na nasze tutaj grójeckie warunki. I pierwszym, co powinniśmy zrobić wiosną, to wejść na nią i zobaczyć, co tak naprawdę kryje się pod krzakiem. Czy nie mamy przemarznięć, czy szyjka korzeniowa, czy też tak zwana łodyga jest w pełni zdrowa, czy nie ma gdzieś zbrunatnień. Po drugie, usunąć te martwe liście, które leżą teraz na ziemi, tak żeby odsłonić tą glebę, by mogła być przygotowana do wykonania zabiegów herbicydami, a tak żeby odsłonić roślinę tak, by w pełni dotrzeć do niej z następnymi opryskami, które będą skierowane już przeciwko chorobom grzybowym. Jeżeli wejdziemy na plantację i wykopiemy sobie w tym momencie taką sadzonkę, taką karpę truskawki, będziemy mogli jasno ocenić stan jej zdrowotności. Jeżeli w tym miejscu mamy jasną tkankę bez żadnych zbrązowień, to roślina jest zdrowa i nie musimy się nią więcej przejmować. Nie musimy tutaj martwić się o jakiekolwiek uszkodzenia. Ale zdarzają się przypadki, czy to u nas w Grójcu, czy też na ziemi kujawskiej. Tam, gdzie śniegu było mniej, zdarzają się przemarznięcia, w tym miejscu tkanka jest brązowa i mamy problemy z przewodzeniem. W tym momencie już wczesną wiosną, już teraz powinniśmy zastosować nawozy potasowe. Najlepiej przez fertygację. Tutaj możemy podać Rosasol 8-17-41 o bardzo dużej zawartości potasu, a po kilku dniach zastosować kwasy humusowe, na przykład w postaci Rosa Humusu, które pozwolą tym młodym korzeniom jak najlepiej się rozwijać, a też to pobieranie składników pokarmowych z gleby będzie dużo lepsze. Początek wiosny to również optymalny okres na nawożenie doglebowe, to nawożenie startowe. W truskawce najważniejszym jest, by stosować nawozy o niskiej zawartości azotu, tak żeby nie pobudzać nadmiernego wzrostu wegetatywnego, a także stosowanie nawozów bezpiecznych, czyli nawozów bezchlorkowych. My w tym momencie polecamy gamę Rosafertów i z niej wybierzmy te dwa składy niskoazotowe, na przykład 5-12-24 albo 10-8-24. W obydwu mamy aż 24% potasu, czyli tego pierwiastka, na którym wiosną nam najbardziej zależy i zależy nam w truskawce, bo to potas buduje owoc, a mamy mało azotu, tak żeby nie wypędzać truskawki w liść, tak żeby ten wzrost był harmonijny, bo jeżeli krzew nam będzie rósł pięknie, będzie wielki, będziemy mieli później problem z dopryskaniem go, z przewiewnością, będą się nam tam rozwijały choroby grzybowe, czy to mączniak, czy to szara pleśń. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są te młode pojawiające się liście, bo to na nich będą żerowały pierwsze szkodniki, to tutaj możemy szukać pierwszych samic w przędziorkach chmielawca, bo już one się pojawiają. Również to zwalczanie ewentualnego przędziorka będziemy mogli połączyć z zabiegami przeciwko roztoczowi truskawkowemu. Do wiosennego zwalczania przędziorków nie mamy zbyt wielu zarejestrowanych preparatów. My polecamy te najbardziej skuteczne i te, które możemy stosować w tym momencie, czyli safran, ewentualnie ortus, ale ten drugi zostawiłbym sobie na zwalczanie tuż bliżej kwitnienia, bo ma on dużo krótszą kadencję. Co ważne, przy zwalczaniu i roztocza, i przędziorka konieczny jest dodatek dobrego adiuwantu do cieczy roboczej, tak żeby ta ciecz naniesiona na liść dotarła w każde, nawet najbardziej niedostępne miejsce, bo te małe owady kryją się bardzo głęboko. Jeżeli chodzi o choroby, praktycznie jeszcze teraz nie będziemy się kierowali do zwalczania czy szarej pleśni, czy mączniaka, bo jeszcze tej tkanki liściowej jest zbyt mało. Ale taka pogoda, którą mamy teraz, możemy spodziewać się gdzieś przelotnego deszczu, będzie sprzyjała powstawaniu różnego rodzaju plamistości, czy to pochodzenia grzybowego, czy to pochodzenia bakteryjnego. Mamy bardzo fajne, nowe rozwiązanie na tą chorobę, mianowicie zastosowanie preparatu miedziowego. Od tego roku możemy stosować Nordox właśnie w tej fazie początkowej, kiedy mamy pierwsze wykształcające się liście, do zabezpieczania przeciwko plamistościom, ale również przeciwko antraknozie. Jeżeli zabezpieczymy odpowiednio kilka razy miedzią, będzie nam to na pewno skutkowało lepszą zdrowotnością liścia w okresie późniejszym. Zabiegi te możemy połączyć również z nawożeniem siarką.
nawożeniem siarką czystą w postaci na przykład nawozu Mikrotiol 80. Ta siarka podana na liść będzie działała odżywczo, ale także w pewnym stopniu będzie ograniczała występowanie mączniaka truskawki. A do klasycznego zwalczania mączniaka w tych warunkach, kiedy jest jeszcze chłodno, na pewno najlepszymi preparatami będą strobiluryny, takie jak Zato czy Diskus. Jeżeli mamy tak komfortową sytuację jak na tej plantacji, gdzie gleba jest wolna od chwastów i by utrzymać ten stan, powinniśmy już w tym momencie zacząć stosować herbicydy doglebowe, tak by utrzymać tą glebę jak najczystszą i jak najbardziej wolną od chwastów przez okres wiosny, przez okres kwitnienia, tak żeby pozwolić roślinom truskawki rozwijać się swobodnie. W tym momencie mamy do wyboru kilka preparatów. Na taką czystą glebę możemy zastosować Devrinol lub środki oparte na pendimetalinie. Zastosowane teraz na wilgotną glebę, będą one zalegały w wierzchniej warstwie gleby, powodując zahamowanie kiełkowania chwastów. To tyczy się chwastów dwuliściennych i większości chwastów jednoliściennych, ale zdarzają się sytuacje, że gdzieś pomiędzy roślinami, gdzieś w zakamarkach wychodzą pojedyncze chwasty jednoliścienne, czy to wiechlina roczna, czy pesz właściwy. W tym momencie możemy również zastosować jeden z typowych graminicydów, czyli herbicyd na chwasty jednoliścienne, na przykład Select Super. Tak dobrana i odpowiednio wcześnie rozpoczęta ochrona pozwoli nam utrzymać plantację wolną od chwastów. Tych chwastów będzie mało, bądź nie będzie ich wcale, co pozwoli, tak jak już mówiłem, rozwijać się truskawką w bardzo dobrych warunkach. Należy podkreślić, że truskawka jest rośliną bardzo wrażliwą. Takie zwalczanie chwastów powinniśmy rozbić na kilka etapów i najlepiej rozpocząć je bardzo wcześnie, w momencie, kiedy mamy jeszcze niewiele liści truskawki, tak żeby ten szok dla niej był jak najmniejszy. Należy również pamiętać o tym, że jeżeli nawet herbicydy są selektywne dla truskawki, też częściowo mogą ograniczać jej wzrost i zastosowanie ich zbyt późno bądź w zbyt dużych dawkach może negatywnie odbić się na plonie. Na dzisiaj to tyle. Więcej tych informacji możecie Państwo znaleźć na naszych stronach doradczych na doradztwosadownicze.pl, a także możecie otrzymywać szerokie komunikaty dzięki naszej infokarcie. Do zobaczenia!